witamy Was bardzo serdecznie. Jedziemy do lasu, do Jaworza na kolejną wyprawę. Mam nadzieję, że wyprawa będzie udana. Tak więc do zobaczenia na miejscu. Jedziemy z Łukaszem. Jedziemy. Już dłuższy czas, dalej jedziemy. Ale zanim tylko będziemy na miejscu. Dokładnie tam będziemy chodzić. Jak jest takie... O, tam tak widać. Taki ten las. Takie zaokrąglone. Tutaj tam nie, tylko tam. No, teraz widać fajnie. No to jesteśmy na miejscu. No i bierzemy się w tamten las do góry. Rozkładamy sprzęt jak zawsze. A co to? Fajnie. No to chyba do pierwszego dołka. Będziemy wzięcia i Rutusa. Czas rozłożyć sprzęt. Mamy pierwszy sygnał, oczywiście Polmos. Co by to był nie za spacer, jakby się nie odbyło bez Polmosa. No tak, no jednak rozmyśliliśmy się z tej miejscówki. Jest tu za dużo śmieci jakichś, może to jest miejsce turystyczne, takie bardziej, że jest po prostu no multum ludzi. No i jedziemy w inne miejsce, no. Tak bywa. Trzeba schować sprzęt. No i jedziemy tam do lasu. No. Tamtą stronę. Ta. A mi się tu nie zmieści. Dobra, schowimy jakoś. Ja takie, Łukasz takie. A może będzie tu lepszy las. Idziemy w tamtą stronę. Tam. No w końcu jakiś lepszy teren. No zobaczymy, czy coś wyjdzie. No tam. Nic nie ma. Już w pewnym momencie myślałem, że wykrywacz mi się zepsuł, bo żadnego sygnału, nawet takiego pisknięcia, ale sprawdzałem i jest dobry. Albo jest to tak przeszukany ten las, że lepiej u mnie chodzić po potoku, bo już bym miał na pewno dużo znajdek. No, pierwsze znalezisko, no taka łuska, tylko z pepeszki. Jeszcze na wierzchu leżała. Ale to będzie jakaś obrączka w głębi, albo zaś ta łuska w pepeszki. O nie, no popatrz. Folia aluminiowa. Śmiesznie. Idziemy dalej. Na razie nie jest taka to zbytnio zachęcająca, ale może jeszcze coś trafimy. No na pewno. A w tym lesie to pewnie same takie łuski poznajdujemy. No ale liczy się przygoda. Bo raz jest. No piękny. Jak każdy las. Był 80, prawie 90. I tak myślałem, ale nie chcę zapeszać, że to jest to, co myślę. I jednak jest. Muszę pinpoint teraz wyłączyć, one się gryzą. No, kolejny, pierwszy taki fant, taki no, który no, można mieć po fajnego, no. Jeszcze większe znajdłem, takie.
płytko leżał, pod ściółką tylko na boku. No, może być ich tu więcej. Trzeba przeszukać ten teren. Jest moneta. Pierwsza dzisiaj 20 zł PRL. Taka. Czekaj. Jeszcze były jakieś sygnały? Czy to posprawdzić? Bolesław chyba prostszy. Następna. Też masz taką. Taka sama? Tak powiem, taka sama. Takie same, no. Mamy takie same. Pójdzie ta, siema ta. Takie same. Może być ich tu więcej, ale tu one były, no. Wiadomo jak tu strzelali, to może z samolotu i spadały byle gdzie, no. Jeszcze jedna? Na jakiej głębokości? Chyba, że było coś innego, no. Trochę też monety. A monetka. Pięć groszy nasze. No, zaczynają pokazywać się fanty. Patrzcie się, jaki malutki polmos. No, te nowotko. 50 zł. No, ja teraz bym inne. 20 zł i ten. No. I taki Bolesław Prus. 20 groszy współczesne. Walają się tu współczesne z tymi komunistycznymi. I to w jednym miejscu. Ciężarek czy coś jakiś. Może ten do pionu. Murarski jakiś. Rower, no to. Turwor. Kiedyś była wojna. Pion jest. Dura sama. A, mnie użarła. Pszczoła. Zostawiła jad. Pszczoła. Pszczoła mnie ujadła. Mógł być jakiś depozyt pod tym, ale nic nie ma. Nie ma nic. No. Aha, z beczki. Trawka. No. O, tu jest lepiej już. Kopię takie są. No, takie do... Kopaczko, motyka, coś, no takie coś w tym stylu. Dziwne. Może okop tym budowali, bo tu pełno okopów. Toporek. Trzeba kopię, toporek do drzewa. Obozowisko. I ognisko. Szałas. Fajny stary staw. Takie bajorko, tam by mogły być jakieś, wiesz, hełmy, karabiny, szkoda, że my magnesu neodymowego nie wzięli. Bo wiemy, że chodzimy po lesie, gdzie rzeczywiście toczyła się ta wojna i był tu bardzo duży opór tych wojsk rosyjskich, niemieckich. I to właśnie tu można napotkać na największe pozostałości z II wojny światowej. No i tam mogli coś powrzucać. No, w tamtą stronę, no. No. Co tam jest?
domek trzeba. Domek? No widzę, szałas. Następnie dokładnie tam. Mówię, taki kawałek ołowiu. No sorry, mnie źle kamerę przestawił, no taki kawałek ołowiu wpadł. Gracie, opłacanie, dziękuję. No, dobrze z tego ogniska zrobimy. Kiełbaska i będzie gitara. Nie, to jest szałas jakiegoś pustelnika. A to tam jest do środka. No, można wejść. Może noc tu spędza. Ale z dziewczyną to raczej to by tak nie wyszło, bo wiesz, jakby siadła to ten, no to by głową o te patyki. Tu nie powiem na czym siadła. Dobra, idziemy dalej. No, pierwszy grzybek w tym roku, maślak, pierwszy grzybek znaleźliśmy. Dobry grzyb. No popatrzcie. Już zaczyna się. Grzybobranie będzie za niedługo. Dobry, dobry. To maślak. Pierwsza obrączka z gołębia. No taką jak czynię też 20 zł. 50 zł. Dobry sygnał, plus 80. Może być pierścień wiodący. Ale oczywiście sprawdzimy to. No, monetę to nie bym widział. Albo jakiś medal. No, pierścień wiodący. Tak jak mówiłem. O, był pewnie jakiś mostek. Już mam mokro w butach. Nie, to nie jest to co myślicie. Baterię wymieniłem. Sobie w GoPro. I jakieś takie żelazko znalazłem. Do następnego. Dobra, pomalutku kończymy. Zwijamy sprzęt. Składamy. Więc kończymy dzisiejsze wykopki w poszukaniu historii i zapraszamy już na kolejny odcinek już niebawem, tak więc trzymajcie się. Tu jest to zielone auto, to pole siedziło. Tak więc na dzisiaj koniec. Droga wąziutka. Taka baba idzie jakaś. Myślę, że to jest taka miejscowość, że tu na noc asfalt zwijają, na północy, a tam fajna jest dziewczyna,
Psy dupa miś czekają. Tarytu? No. To tu my byli? Aha. No. O. No, ale biała tam. No, to by było na tyle już.